No, dzień dobry, jest. Dzień dobry. Ale masz wspaniałego misia. No, oczywiście, to mój towarzysz codziennych wywiadów. Cudownie. Jak się masz? Wiesz co, mam się dobrze, aczkolwiek miałam lekką kolizję, bo sprawiłam sobie taki piękny rower różowy. Beach Cruiser bez przerzutek i okazało się, że nie udźwignęło tego moje kolano. Więc ostatnie 2 doby spędziłam na rozwiązywaniu tego problemu. No i co? Wypadło mi kolano z kolana. Rzepka? No, ale już wszystko wróciło, tylko teraz niestety moim najlepszym przyjacielem są ta para dodatkowych nóg. A jak ty się masz? Ja się mam całkiem dobrze. W tym tygodniu Instagram płata mi figle związane właśnie z wywiadami live, ale nie ma takich problemów, których nie da się rozwiązać, prawda? Prawda, zgadzam się. Posłuchaj, na samym początku chciałam się zapytać o tą całą pandemię, ale nie chcę krążyć wokół tego tematu, tylko chciałabym, żebyś powiedziała, czy udało ci się coś zrobić, co ciągle odkładałaś na później? Tak. Udało mi się wiele rzeczy zrobić, na przykład posprzątać wszystkie moje dyski na moim komputerze i znaleźć mnóstwo pomysłów, które się zrodziły przez ostatni rok i które mogłam wrzucić do osobnego folderu, żeby się tym zająć na później. Więc jest to dalej odkładanie na później, ale już w bardziej uporządkowany sposób. Tak, udało mi się zrobić sporo rzeczy. Zmontowałam 2 teledyski. Które wyszły. Dużo gram, zwłaszcza na pianinie. Poznaję nową muzykę. Uczę się nowych super partii basowych, więc stawiam sobie jakieś takie wyzwania rytmiczno-muzyczno-rzemieślnicze, warsztatowe, żeby było jeszcze milej. A co do tych właśnie instrumentów? Ja mam wrażenie, że ty jesteś multiinstrumentalistką z tego względu, że jak oglądam twoje zdjęcia, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, to mam wrażenie, że ty posiadasz umiejętność obsługiwania kilku instrumentów. Ile ich jest? Mój tata jest perkusistą, więc sporo spędziłam słuchając tego, co on robi. No i to jest jakiś taki w ogóle zalążek tego, co się zaczęło, ale perkusistką nie zostałam, bo nie zostałam przyjęta w ogóle do klasy perkusji, bo byłam dziewczyną. Więc to się nie udało. Ale naprawdę dlatego, że byłaś dziewczyną? No, żadnej dziewczyny nie było w klasie perkusji i zostało mi to odradzone, żeby startować w ogóle w tym, w tym kierunku. No, więc perkusistką nie zostałam, ale grałam na fortepianie przez wiele, wiele lat i doszłam do takiego punktu, gdzie zaczęło mnie to trochę, uwięziło mnie to jakoś, bo mam takie poczucie, że znam ten instrument bardzo dobrze, zagrałam sporo fug i czuję się z tym instrumentem na tyle komfortowo, że zaczęło mi brakować jakiegoś takiego oddechu i świeżości. Więc zaczęłam się otwierać na inne rzeczy, typu bas. I to jest piękna sprawa. W ogóle stoi tam, więc mogę pokuśtykać i pokazać. Oczywiście. Tak, on sobie tu stoi, jest ciemno, ale o, to jest moja maleńka. Ma imię? Nie ma imienia. Właśnie nie ma, jest bezimienna, jest moja. obok jest pianino. Tu mam mój ulubiony syntezator Juno. Tam jest mój syntezator po prostu. to są bębny. Więc tak. Sporo tego. Uwielbiam różnego typu rytmiczne rzeczy, więc gitara basowa była jakimś takim naturalnym wyborem. Zresztą była taka piękna i duża. A chciałabyś się, jest jakiś instrument, na którym bardzo chciałabyś się nauczyć grać? Tak. Zawsze marzyłam o wiolonczeli. Ale to jest znowu duży instrument i
wymagający bardzo dużej precyzji, więc myślę, że nie wiem, kiedy będę miała na to czas. Może jak będę na emeryturze, to sprawię sobie wszystkie instrumenty, postawię je dookoła i zobaczę, co mi najbardziej odpowiada. Wiolonczela jest pięknym instrumentem i z tego, co wiem, to mało osób dobrze operuje tym instrumentem, tak żeby grać na jakichś wielkich salach. Znaczy, no teraz się nie gra. No teraz się nie gra. No, nie wiem, czy słyszałeś, jak ktoś zaczyna się uczyć grać na skrzypcach, jak to brzmi. Nie za ciekawie. Więc wiolonczelo przypuszczam, że jest podobnie. No i właśnie ta precyzja w wykonaniu sprawia, że to jest jakieś wieloletnie doświadczenie i odkrywanie tego instrumentu z różnych stron. No zobaczymy, co się wydarzy. Na razie mam pianino i bas i to jest bardzo dużo już dla mnie, żeby utrzymać też jakąś formę, bo jak przestajesz grać na jakimś instrumencie, to tak jak z językiem, to gdzieś tam ucieka i potem potrzebny jest długi powrót do takiego grania. No i masz syntezatory, których ci okropnie zazdroszczę. Ojej, zapraszam. Do Berlina, tak? No teraz jestem w Berlinie, ale czekam na otwarcie granic i bardzo bym chciała pojechać na moje ukochane Mazury. Dobrze, to cię kiedyś znajdę i pogramy razem. Ja nie umiem, więc mnie nauczysz. O, takie a na czym umiesz grać? Ja nie umiem, na żadnym syntezatorze, ale bardzo mi się podoba, jak ktoś to obsługuje w ogóle. Strasznie się jaram. Okej. Okay. No to musisz sobie sprawić jakiś taki prosty i zacząć eksperymentować, bo nie ma co sobie myśleć, że jest jakaś taka uporządkowana droga do tego, żeby grać na instrumencie. No nie. Myślę, że ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnej edukacji, mają bardzo wielką przewagę nade mną, bo potrafią zamknąć oczy i nie myśleć o tym, jakie nuty grają. Albo nie liczą sobie w myślach, albo na głos, tak jak się uczy w szkole muzycznej, kiedy grasz na pianinie, to wtedy liczysz na głos. I to ci jakoś zostaje gdzieś tam. Takiego klika wewnętrznego człowiek ma. No, tak, więc tak eksperymentuj, zachęcam. Dobra, póki co eksperymentuję z ukulele, więc jakiś początek jest. Powiedz mi, bo tworzysz muzykę techno. Ja bym to tak techno, takie typowo techno z klubów nie nazwał, tylko tam jest techno takie połączone z twoim pięknym, wyjątkowym wokalem. I chciałbym zapytać się o tą scenę muzyki twoimi oczami, oczami kobiety, bo mi się wydaje, że jeżeli chodzi o to techno, to jednak większość osób kojarzy mężczyzn, a nie kobiety. Tak samo jak w rozgłośniach radiowych mamy jakąś muzykę elektroniczną, to za producentami są zazwyczaj mężczyźni. Ja chyba się nie spotkałem praktycznie z jakąś kobietą, producentką, która leci w rozgłośni radiowej ostatnio. No to miłe. Produkcja muzyczna to też jest kolejny proces. Ja podeszłam do tego wszystkiego w jakiś taki inny i bardzo intuicyjny sposób. To ja właśnie nie mam żadnej szkoły w tym kierunku i to mnie uwrażliwiło na to, żeby słuchać, a nie patrzeć na wykresy, bo czasami patrząc na wykresy zatraca się jakąś taką artystyczną wizję i ja uwielbiam te wszystkie brudy, które tam sobie siedzą i uwielbiam je nawet zdobywać bardziej na wierzch i podkreślać, a nie je chować. Muszę ci powiedzieć, że to był strasznie długi proces z produkcją. Najpierw był Logic, kilka lat później drugą płytę robiłam i na Logicu, i na Abletonie. W zależności od tego, co robiłam. Nagrywanie żywych instrumentów, wokali raczej w Logiku, a edycja w Abletonie jest po prostu prostsza, więc trochę sobie tak migałam pomiędzy jednym a drugim programem. No i to są... Ja słucham przede wszystkim, bo bardzo wielu rzeczy nie rozumiem, mam wrażenie, ale nie boję się tych wtyczek i nie boję się tego, że coś świeci, bo to nie gryzie. I wszystko robię praktycznie słuchając. I cieszę się, że dostałam jakąś taką właśnie szkołę kształcenia słuchu też klasyczną,
a później na studiach trzeba było rozpoznawać właśnie fugi po dwóch nutkach. Więc tak, to chyba była ta droga, która mi bardzo pomogła. Droga słuchania takiego selektywnego, też jakiejś kompozycji. Ja skończyłam muzykologię, więc tam było mnóstwo zajęć z muzyki folkowej, z muzyki etnicznej, które mnie na maksa fascynowały. Były zajęcia z gamelanu. Tak. Przytakuję dlatego, że ja się na muzykologię nie dostałem. Tak, okej. Okay. No, ja też się nie dostałam. Znaczy, ja w ogóle, ja zaczęłam filologię polską i przyszłam na trzeci rok, na pierwsze zajęcia i bardzo pamiętam, to była gramatyka historyczna języka polskiego i kolejka doszła do mnie, żeby czytać po staropolsku i stwierdziłam, że w ogóle ja podziękuję. Wyszłam, poszłam na muzykologię i powiedziałam, że się właśnie wypisałam z jednych studiów, więc muszą mnie przyjąć. O. I myślę, że to ich zauroczyło. Być może. Spróbuję, jak będę chciał jeszcze na studia powrócić. Dokładnie. A ty jakie studia skończyłeś? Dziennikarstwo i komunikację społeczną. Wspaniale. Znaczy licencjat tylko, bo później rzuciłem, bo stwierdziłem, że więcej się uczę sam, niż jakbym miał uczyć się na uczelni. Niestety taka moja historia była z tym związana. No, trochę się z tym zgadzam. Ja też za długo studiowałam. Ile lat? 8. No dobra, to ja troszkę mniej. 3,5. 3,5, okej. Mówiłam się. No. Wracając do tematu muzyki techno, czy uważasz, czy techno jest kobietą? Uważam, że trans jest kobietą. W ogóle ta cała moja historia techno to było troszkę takie 16 challenge moje. Kiedy przyszłam do mojej przyjaciółki Agaty, ona powiedziała, no crossover super, w ogóle wszystko ekstra, ale generalnie dlaczego wszystko 3.30? Dlaczego wszystko jest tak ograniczone radiowo? Co ty nie umiesz zrobić dłuższej formy? Więc ja z nią zapytam, okej, okay, jakiej dłuższej formy? Jak to ma wyglądać w ogóle? Podrzuciła mi kilka linków i stwierdziłam, no dobra, no to spróbujmy. I tak powstała Anna. Myślę, że 7 trans... minut, 9 sekund. Tak. Mam ściągę. Więc myślę, że trans jest kobietą i że techno może być kobietą i że myślę, że techno może być dużo bardziej sexy, jak jest kobietą i dużo bardziej obłe, dużo bardziej sentymentalne. I jakieś takie kolorowe. I wprowadzające w różne stany i taki chill out i w taki, wiesz, różne stany umysłu, o tak. Tak, tak, tak. Chociaż też są kobiety, które grają bardzo kanciasto. Więc to jest kwestia chyba gustu i upodobań, ale rzeczywiście tak. Techno pod kobietą. A o gustach się nie dyskutuje, jak już wiemy. Żyjemy dzisiaj w takich dość specyficznych czasach, gdzie nie ma koncertów, nie ma jakichś wydarzeń, spotykamy się online i artyści szukają tej formy dotarcia do słuchacza. Jaka jest forma pokazywania twojej twórczości najlepsza według ciebie? Dla ciebie. Ja ostatnio się zakochałam w kreowaniu jakichś scenariuszy i robieniu, produkowaniu teledysków. To jest jakaś taka formuła, która mi bardzo przypadła do gustu, bo też z potrzeby zaczęłam montować i to się stało jakąś taką odskocznia też od muzyki. Więc muzyka była moim hobby, a później jak już przestała być moim hobby, ale moim codziennym zajęciem, to potrzebna była jakaś odskocznia od tego. Jakie było pytanie? Wiedziałam, że to zapytasz. Jaka forma pokazywania twojej twórczości jest dla ciebie najlepsza? Okej, okay, no to ja już wiem wszystko. No to na pewno nagrania live. Bo mam wokół siebie takich wspaniałych ludzi, z którymi mogę robić wszystko. I mogę zrobić spoiler, że będzie takie nagranie live niedługo. I to będzie tylko akustyczne. O. Także techno akustyczne i reszta numerów
też w bardziej klasyczny sposób. Smyki, gitara, dużo przesterów. No i dużo ludzi, dużo osób, dużo muzyków profesjonalnych, którzy grają w wielu innych zespołach i wielu innych projektach, ale z którymi znam się mega długo, od jakichś zamierzchłych czasów. Magdalena Laskowska na skrzypcach, która teraz gra z Dawidem Podsiadło. No to wiesz, jak to było. Podeszła do mnie po famie, po zagranym koncercie i powiedziała, zaczęła mi strasznie truć dupę, była bardzo upierdliwa. I ja miałam, byłam mega zmęczona, ale ona dalej mówiła. Pół roku później pomyślałam sobie, kurczę, zrobiłabym coś ze smykami i tak mi przyszła na myśl, o Boże, ta dziewczyna, która tyle gadała, jak ona się nazywała. No i ja ją znalazłam i zaczęłyśmy robić rzeczy razem. Też z gitarą basową to była moja bardzo intymna przygoda z Magdą, bo ja nabyłam bas, piosenki były już napisane, były jakby przygotowane, prawie zmiksowane. No i zawołałam Magdę, powiedziałam, że Magdę, ty teraz grasz na klawiszach, a w ogóle nie na skrzypcach, co już tak nie jest. No i spotykałyśmy się prawie codziennie przez jakieś 3 miesiące i ja ją uczyłam grać na klawiszach te piosenki. Ona mi mówiła, co jest nie tak ze mną, ze strunami. No i tak z klikiem w tempie żółwim po prostu szlifowałyśmy to, co się wydarzy już niebawem. O co ci jeszcze wypytam, spokojnie. Będziesz mi musiała zdradzić jakieś smaczki, okay. Ale to może zostawmy na koniec. Dobra. Powiedz mi, czy było jakieś ważne wydarzenie, które tak ci zostało w głowie, które ukształtowało projekt Ina West? Bo nie jest tajemnicą, że ty wcześniej miałaś inny projekt, również grałaś z różnymi artystami, a pytam w kontekście Iny West, tylko i wyłącznie. Powiem tak, trochę to był zbieg okoliczności, bo nie ukrywam, że Kosowel to jakby to jestem ja pełną gębą i to jakby to jest dalej ze mną i nie mogę się wypisać z tego, nie? Co się wydarzyło? Pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła, to firma dystrybucyjna Fonografika ogłosiła upadłość. A ja z tą firmą miałam podpisany kontrakt. Właściciel tej firmy rozpłynął się w powietrzu. Drzwi zamknięte na kłódkę i wszystkie dostępy do Kosowel nagle utracone. To była pierwsza rzecz. No ja zaczęłam walczyć oczywiście, jak lwica, żeby to wszystko się udało, ale to był bardzo długi proces, a w międzyczasie zaczęło się kształtować też dużo więcej piosenek, tych, które były już inną. No i nagle się okazało, że to jest w ogóle coś zupełnie innego i że moja tożsamość i jakoś się osłabiła z tym, że mam jakby tworzyć cały czas poezję śpiewaną. To było trochę dla mnie takie, nie wiem, jak to powiedzieć. uciążliwe. Gdzieś mnie tam cały czas spędzało po prostu, że ta poezja śpiewana i że jest taka łatka, która jest naklejona i to trochę tak jest, że to był mój okres w życiu, kiedy ja stwierdziłam, że będę w ogóle lingwistką. Zapisałam się na lingwistykę, pojechałam na wymianę do Lublany i tłumaczyłam poezję słoweńską. Także to też jakiś szalony pomysł. No i co? To były dwie rzeczy, o których powiedziałam. A trzecia to taka, że ja się zmieniłam. I że już nie byłam tą taką, nie jestem taką tą dziewczynką, która jest bardzo nieśmiała i no, jest taką trzpiotką, jest trochę niesystematyczna i
Jestem bardzo rozchwiana, tak, tak. Tylko stałam się Izą, która zupełnie wie, czego chce. I zmieniły się też upodobania, rozszerzyły horyzonty. Napisałam pracę magisterską, zamknęłam rozdział studiów w moim życiu. I też w ogóle nagle cały świat mój po 8 latach studiowania się jakoś tak zdeaktualizował. Bo nagle byłam osobą, która musi znaleźć się w tej trudnej sytuacji, jaką jest rynek pracy. I ja jestem rocznik 8-7 i nam... Nie. Tak. Na pewno nie. Naprawdę. Ja mam tylko dobre geny. I zawsze nam mówiono, temu pokoleniu, że trzeba studiować i że trzeba w ogóle... Ten system, który zaistniał, on jest taki fantastycznie skonstruowany, ten konsumpcjonizm nasz i ta cała infrastruktura, że żeby się w nim odnaleźć, to trzeba iść na studia, bo inaczej w ogóle się nie da, inaczej nie możesz. I ja w to fanatycznie wierzyłam. Ja byłam genialną uczennicą. Skończyłam liceum z czerwonym paskiem. Naprawdę. Kujon. Kujon, totalny kujon. Słuchający muzyki metalowej. O proszę. No tak. Także i ja stanęłam tak sobie po tej całej mojej przygodzie z uczelnią i w ogóle i zaczęłam się zastanawiać, kurczę, tu w ogóle nic tak nie działa. Ja czuję się mega osamotniona. Czuję wielki niepokój i chyba straciłam bardzo dużo czasu studiując, bo moi młodsi koledzy w ogóle już dawno robią jakieś swoje super rzeczy. Także tyle się zmieniło i ja musiałam podjąć jakąś decyzję, kim ja w ogóle jestem. I stwierdziłam, okej, ja nie jestem tą Izą, która wierzy w to, co jej się mówi i jest w ogóle prosystemowa, tylko ja jestem inną, która jest lekko zawiedziona tym tą mistyfikacją. I czułam, że coś mi się jakby należy w ogóle. Jakieś wyjaśnienia, przeprosiny może. Jakaś likwidacja niektórych struktur. Nie wiem. Także tak. To jest odpowiedź na to pytanie. Kim byłam i kim jestem? I kocham Kosowel i wierzę w to, że uda mi się kiedyś połączyć moje konta Kosowel i Inałys, bo to jest ta sama osoba. Więc panie z fonografiki, bardzo cię proszę, wróć już z tych wakacji. Wakacje to nuda, przecież siedzimy zamknięci w domach 3 miesiące i już nie dajemy rady. Dokładnie. Wyślemy mu ten wywiad. O. Zróbmy to. Let's do this. No i te wszystkie wydarzenia, które powiedziałaś, to ukształtowały nie tylko ciebie, ale też muzykę, którą zaprezentowałaś w lutym 2019 roku, czyli twój debiut, jakby można powiedzieć, chociaż to troszeczkę śmiesznie brzmi, jako Ina West miał wtedy miejsce i wtedy wydałaś album Girls, o którym troszeczkę chciałbym porozmawiać. Okay. Zwłaszcza o niektórych kawałkach, a zacznę od Tender Age, w którym od samego początku słyszałem inspirację The Antwoord. Naprawdę? No to nawet... No powiedz. Te głosiki, które tam są, takie cieniutkie, przypominają mi właśnie wokal Jolandii i tam oni też mają w swoich utworach takie wstawki, tak mi się wydaje, które są użyte w tym utworze. Tam w tym utworze w ogóle jest głos moich dzieci, bo jak pojechałam do Bristolu 4 lata temu, żeby rozpocząć moje nowe życie numer któryś, opiekowałam się takimi wspaniałymi dziećmi, które chyba zadały mi bardzo duży ból odchodząc i wyjeżdżając, ale mam wrażenie też, że jakoś ich natchnęłam i że może wyniosą z tego coś dobrego, z tego spotkania ze mną. I one mi ostatniego dnia złamały serce i w ogóle zniknęły gdzieś w jakimś parku.
I ja się strasznie przestraszyłam i już chciałam dzwonić na policję, już krzyczałam do wszystkich, że w ogóle 3 i 6 lat, dwójka taka, kto się porwał na pewno, nie? No i porozmawiałam z ich rodzicami, po tym wszystkim one się odnalazły, oczywiście wyszły po godzinie, więc wyobraź sobie moje, ten czas się wydłużał bardzo. No i one przeprosiły mnie po prostu i rodzice kazali nagrać im te przeprosiny na Messengerze i ja dostałam taką wiadomość w dniu mojego wyjazdu, tak, że bardzo przepraszają, że mnie zraniły i to było jakieś takie w ogóle wspaniałe i stwierdziłam, że to jest właśnie ten tender age, ten taki bardzo wrażliwy, delikatny, subtelny, stąd te głosiki, o których mówisz. Ja myślałam na początku, że być może to jest tam też twój głos, z tego względu, że ty też masz taki właśnie głosik bardzo przyjemny i w ogóle nie podpowiadający nam, że masz tyle lat, ile masz, bo już to zdradziłaś. Tak, powiedziałam. No tak, to jest też kolejna zmiana, która nastąpiła, bo... Przeczekam na chwilę. Bo Inałes jest dużo bardziej delikatna z jednej strony, ale z drugiej umie tak przypierdolić, nie? Więc jest jakaś taka mieszanka bombowa, wybuchowa, ale w Kosowel ja mam wrażenie, że ja tylko krzyczałam, że że tam ten głos mój był taki bardzo, to był młodzieńczy bunt. A tu już trzeba oznajmić po prostu to, co czujesz i nauczyłam się, że nie trzeba krzyczeć, tylko warto rozmawiać, więc też jest dużo mowy, która jest super. Mówienie jest ekstra. Tak. I jest też Tender Age, nagranie terenowe Jacka Kerouaka z filmu Pull My Daisy. Oglądałem, skojarzyłem, tak? Drugie skojarzenie. Więc tak, tam też jest wykorzystane część, fragment tego, że oni po prostu odliczają ile sekund do startu, no i wtedy jest start i wchodzi beat. I jest trans. Tak, tak, dokładnie. Ogólnie, jakbym miał na przykład się zastanowić, czy bardziej mi się podoba Kosowel czy Ina West, miałbym straszny dylemat, bo obydwa projekty nie można porównywać ze sobą, bo to troszeczkę inny rodzaj jakby muzyki jest, którą zaprezentowałaś, ale no nigdy w życiu bym nie powiedział, że któryś jest lepszy, który gorszy, bo obydwa są bardzo dobre, dlatego... Przechodzimy już do kolejnego utworu, bo strasznie się rozgadaliśmy. Mam wrażenie, że ten wywiad trwa 5 minut, a trwa już pół godziny. Nie, naprawdę? No. No dobra, to jedziemy. Trzeba przyspieszyć tempo. Okay. Kolejnym utworem, który chciałbym poruszyć, jest Solder, który ja mam wrażenie jest chyba, mogę zgadywać bądź też nie, że to jest chyba jeden z twoich ulubionych bądź najważniejszych utworów na tym albumie. Z tego względu wnioskuję, pojawiło się chyba 3 wersje? Tak. 3 są na pewno na Spotify'u. Tak. Jedna wersja to jest wersja z mojego domu, z mojego podwórka, nagrana w Jabłonce na Mazurach. Mój tata zbudował podest pod perkusję, w ogóle wszystko było super przygotowane, była piękna pogoda i przyjechaliśmy tam specjalnie po to, żeby właśnie w naturze coś zrobić. No i padło na Soldier, bo to była jedna z piosenek, które w ogóle napisałam jako pierwsze. To się wydarzyło, to się wylało. I to jest dla mnie super ważna wersja, bo tam wyraża się artystycznie również moja najdroższa siostrzenica, Marysia, która tańczy do tego i się mega wczuwa i
No, to jest wielka miłość moja, więc to jest dla mnie jakaś taka sentymentalna bardzo rzecz. Poza tym przyjechaliśmy tam w takim składzie bardzo oryginalnym, w którym zaczynała się cała przygoda z Iną. No i też bardzo to zapadło mi w pamięć, bo nagrywaliśmy o wschodzie słońca. A po nagraniu Soldier stwierdziliśmy, że nagramy jeszcze Agatę. A mój tata zaczął już świętować i przyjechał bufet z jedzeniem i innymi używkami i tak, po 2 godzinach snu stwierdziliśmy, że w ogóle wstajemy i kręcimy to o wschodzie słońca. Było tak zimno, rozgrzewałam swoje ręce w samochodzie, którym przyjechał po nas Bartek, który ogarniał światło. Tak, jakiś taki bardzo kosmiczne rzeczy się wydarzyły. To była pierwsza wersja. Tak. Druga wersja to jest wersja oryginalna, ta, która jest na albumie. Który być może niektórzy już zjedli. Tak, i trzecia wersja to jest 3.30. Tak, no, tak, to musi być. Ja bym miała wahania, którą wersję wybrać, ale chyba ty wybierasz tą, która w Jabłonce została nakręcona. Tak, ta jest najbliższa mojemu sercu. No i właśnie tam też stworzyłaś kolejny klip, The Mother. Tak. Tak. Powiedz mi, utwór jest, niby sugeruje nam mother, mama, ale jest o matkach wszelkiego rodzaju. Z tego, co mi się udało z twojego jednego wywiadu wywnioskować. Kim one dla nas są? Albo dla ciebie? No to są osoby, to są nasze pierwowzory. To są nasze kopiuj w klej. Więc ja im jestem starsza, tym zauważam bardziej moje podobieństwo do mamy i wszystkie te cechy, które nie lubię. U mojej mamy wychodzą właśnie u mnie. Także nie uciekniemy od tego. To są osoby, które nas ukształtowały, które które nas wypuściły w świat i wyposażyły w jakieś właśnie wrażliwości, w dużą ilość empatii, dużą ilość opiekuńczości, w moim przypadku przynajmniej. Także to są takie osoby, którym jesteśmy wdzięczni za coś, a jednocześnie to są osoby, które łamią nam serca, bo one odchodzą. I czasami odchodzą za szybko. Nie wiem, czy moja przyjaciółka się obrazi, ale bardzo wielką inspiracją była dla mnie, kiedy ona zmagała się z odejściem swojej mamy, a kiedy mieszkałyśmy razem w jednym mieszkaniu. I miałam wrażenie, że ja jestem w procesie przeżywania. Oczywiście nie tak jak ona, ale absolutnie mnie to jakoś pochłonęło i nie dało się od tego odciąć. Więc to są takie... Tak, to są takie istoty. I jeszcze jest jeszcze matka natura, która w ogóle nam płata figle. Zresztą widzimy, jakie nam figle właśnie płata. Ale to wszystko zaczęło się od nas, tak mi się wydaje. No, tak, oczywiście. No, my też mamy pewne zobowiązania wobec naszych matek, tych wszystkich matek. I one... dały nam jakiś taki szkielet i moralny kręgosłup, chciałam powiedzieć. Więc tak, one są wszystkim. One są wszędzie, one są wszystkim i to są też kobiety, to może będę ja, to może będzie moja koleżanka, o której wspomniałam, także o matko. O matko. Powiem ci szczerze, że ogólnie te dwa teledyski, które teraz wydałaś, ale ogólnie w twojej karierze wszystkie teledyski są praktycznie przepełnione tą przyrodą. Ja zachęcam oczywiście do odsłuchu najnowszej płyty, a w szczególności utworu Mother i jeszcze kilku innych, które są moimi faworytami, ale o tym nie będę mówił. Może kiedyś ci zdradzę, ale cały album jest oczywiście bardzo... bardzo polecany przeze mnie i chciałbym się teraz z tobą zabawić w pewną grę z tego względu, że
zazwyczaj jak rozmawiam z artystami, to podaję tytuł utworu i oni mają podać kolor, który im się kojarzy. Ale nie, ale u ciebie chciałbym, abyś wymieniła element przyrody, który kojarzy ci się z danym utworem. Okej. Okay. Are you ready? Tak. Agata. Agata. Pierwszy. A może być zwierzę? Wilk. Może. Dobrze, wilk. A powiem ci, że Agata to jest mój ulubiony. O, bardzo się cieszę. To jest tekst, zostałam natchnięta tekstem mojej przyjaciółki, Agaty Wilczyńskiej, więc to jest o niej i o naszej przyjaźni. O, cudownie. To jest wilk. Solder. O, las. Iza. O, płomienie. Spring. Stokrotki. O, i coming back. O. Tajlandia. O. Zaskakująca odpowiedź. To nie koniec zabaw na dzisiaj, bo jeszcze mam jedną przygotowaną na sam koniec, ale chciałbym zauważyć, że gdybyśmy na chwilę z tych twoich wszystkich utworów na albumie usunęli te, które zostały singlami, to zostają nam utwory, które mają w swoim tytule imiona, no i plus bonusowo Tender Age. Czy to jest jakaś zależność, czy to taki przypadek tylko? Nie, to jest zależność, tak miało być. Wszystkie w ogóle miały być dziewczynami, to miały być dziewczyńskie imiona, ale no nie wyszło, bo się okazało, że bardziej są o czym innym, że są szersze, że są tematycznie niekoherentne. Coś mi zacięło. Możesz powtórzyć końcówkę? Boże, powiedziałam słowo niekoherentne i później zaczęłam myśleć. Dlaczego? Ale to chyba się zgadza, tak. Tak. Dobrze, ogólnie album Girls zrobiony przez kobietę, dla kobiet i nie tylko. Zdecydowanie w ogóle. To jest o mężczyznach. No przecież w naszej kulturze kobieta nie istnieje bez mężczyzny. Teraz się to zmienia, ale ten proces właśnie, to też jest kolejny gigantyczny temat, jak mężczyźni dźwigają przemiany systemowe i jak oczekiwania, jakie są wobec nich, bo są jednak, są wciąż oczekiwania staroświeckie właśnie, także kobieta jest zależna od mężczyzny i w ogóle jak nie przynależy, to nie istnieje. Ale są te właśnie współczesne nasze dążenia do wolności i równości. Więc to jest, w ogóle nie zazdroszczę mężczyznom, to jest mega trudne. Więc wspieram was. Powiem ci, że to jest ultra ciekawy temat i ogólnie rzecz biorąc chyba na kilka kolejnych godzin, jak to wygląda. Moglibyśmy o tym porozmawiać z perspektywy mężczyzn, z perspektywy kobiety. Chętnie bym wysłuchała, naprawdę. Ale wracając do takich muzycznych pytań, to oczywiście wszystkich zapraszamy na Spotify'a, na inne streamingi i na YouTube'a, żeby obejrzeli wszystkie teledyski, które do tej pory zostały wypuszczone. Ale wydaje mi się, że właśnie podczas tej pandemii, która teraz obecnie panuje, to nie dajesz o sobie zapomnieć. Bo mamy już dwa teledyski praktycznie w przeciągu 2 miesięcy. Mamy też koncerty online, które bardzo często dajesz. Tak. Czego właśnie one cię najbardziej nauczyły? Te koncerty, które przeniosły się do tej wirtualnej rzeczywistości. Wow, one mnie nauczyły tylu rzeczy, naprawdę. Przede wszystkim nauczyły mnie, jak zrobić koncert online, który będzie miał dobry dźwięk. To jest pierwsza rzecz. Więc musiałam trochę przedstawić moje zainteresowania w stronę realizacji dźwięku, co zawsze mnie też interesowało oczywiście, ale teraz jest taka duża potrzeba, więc
nauczyłam się tego. Jakichś takich rzemieślniczych rzeczy mnie te koncerty nauczyły. Też są, one są bardzo trudne i wyczerpujące emocjonalnie, muszę przyznać. Mhm. Bo nie mam żadnej energii, nie mam skąd jej czerpać, bo nie słyszę krzyczących fanów. Nie słyszę tu pania nóżek, które sobie tańczą. Nie mogę jakoś się z nimi tak skomunikować, więc może trzeba wynaleźć jakąś taką metodę, że będzie można mieć słuchawki w uszach i każdy będzie miał mikrofon w swoim domu i tak się jakoś połączymy, żeby będziemy mogli być bardziej blisko. No, wiesz, to jest troszeczkę ryzykowne, patrząc na to, co niektórzy by mogli ci mówić przez te słuchawki. To też jest świetny temat. To jest kolejny świetny temat. Mówienie do słuchawki podczas trwania koncertu. Uwielbiają to robić realizatorzy dźwięku i zrobili mi ten psikus nieraz. Rozpraszając mnie bardzo. No to... Ale, tak. No to twój pomysł chyba nie wypali, jeżeli chodzi o te koncerty. Może ludzie nie. Mieli ci mówić. A jeżeli jesteśmy już przy koncertach, to dzisiaj zostało ogłoszone nowe wydarzenie, podczas którego dasz koncert. Dzisiaj? Tak. Kiedy ja? Europe's Digital Tour. Ho, ho, ho. Jeszcze raz? Live Europe's Digital Tour. Chyba musimy porozmawiać o tym poza anteną. Bo albo ja jeszcze o czymś nie wiem, albo Aleksandra Jabłońska wywołuje cię do odpowiedzi. Powiedz mi, gdzie gramy koncert i kiedy. Okej, bo to miała być może niespodzianka, ja zdradziłem. No właśnie. No to ja taką mam nadzieję, że gramy, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. No to Ola zaraz się tutaj odezwie nam w komentarzu i to przeczytamy. A w temacie jeszcze koncertów chciałbym zahaczyć o tą publiczność, bo wiemy, jakie są mentalności na świecie. Ona pisała Live Europe Digital Tour. Okej. Okay. Ja jej odpiszę. Zapraszamy na to wydarzenie. Zapraszam. Nie ma koncertu. No to zróbmy go. Skoro już jesteśmy wywołani do odpowiedzi. Właśnie. Chciałbym się zapytać, ponieważ różne kraje mają różne mentalności, jeżeli chodzi o zachowania podczas koncertów. Ty koncertowałaś nie tylko w Polsce, ale też za granicami naszego kraju. Czym to się w szczególności różni? Uwielbiam grać polskie piosenki za granicą. Bo naprawdę dostaję później bardzo dużą ilość informacji takich, że oni nie wiedzieli, że język polski jest taki piękny. I ja wtedy jestem taka zachwycona i dać im więcej. Więc w ogóle super to jest rzecz, żeby edukować ludzi, którzy nie mają świadomości piękna naszego języka. I wyobrażają sobie jakoś tak polski, ukraiński i rosyjski za język wschodu i lekko obciachowy. No troszeczkę tak jest. Ale też piękne jest pewnie to, jak podchodzą do ciebie. Nie wiem, o czym śpiewałaś, ale to było piękne. Dokładnie tak jest, naprawdę. Także ostatnio. Na wszystkich koncertach, które grałam poza granicami, największy feedback dostałam a propos numerów, które śpiewałam po polsku i że w ogóle one zupełnie zafascynowały. Ja się już nie mogę doczekać, aż wrócimy do tych koncertów, do tych spotkań face to face. Ale powiedz mi, mamy już końcóweczkę maja, za chwilę czerwiec, no i tam już zapowiedziałaś, że szykuje się kilka niespodzianek. Jedną już zdradziłaś, czy szykują się jeszcze jakieś? Ja cały czas robię dla was jakieś niespodzianki. Więc tak, będzie właśnie ta wideosesja akustyczna, nad którą cały czas pracujemy i jeszcze trochę pracy trzeba w nią włożyć i miłości. Nie wiem, czy to będzie w czerwcu, to się okaże, bo też mam takie poczucie, że nie chcę dawać za dużo, bo lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Więc może później.
I co się wydarzy? No, ja teraz staram się poświęcać dużą ilość czasu na granie i komponowanie nowych rzeczy. Zapełniać czyste kartki trzeba. No właśnie, i szykować materiał na kolejny album. Dokładnie. Ale pozostając jeszcze w temacie Girls, to powiedziałaś, że chciałabyś jeszcze kilka obrazków pokazać. Tak. Czy możesz już zdradzić do jakiego utworu? Ja bym chciała, jest koncept, on będzie możliwy do wykonania dopiero we wrześniu niestety, więc pewnie gdzieś w październiku do twojej ulubionej piosenki będzie teledysk. Cieszę się, tak. Właśnie miałam o tym pytać, czy do Agaty. Tak. Cieszę się niezmiernie. Cieszę się również z naszego przesympatycznego spotkania. Po prostu ja już chyba zaczynam mieć zakwasy na policzkach z uśmiechu, bo nie da się raczej z tobą rozmawiać jak bez uśmiechu. Ale mam oczywiście jeszcze drugą zabawę dla ciebie. Okej. Czyli mam 5 krótkich pytań. Zasada jest jedna. Mówisz pierwsze, co przyjdzie ci na myśl. Okej. Gotowa? Tak. Numer 1. Jaki utwór, jeden, sprawia, że masz nadzieję na lepsze jutro? Lauren Man I Trust. Jest, jak szybko. Nie, co do tego nie mam wątpliwości. Numer 2. Wymień 3 rzeczy, jakie zlikwidowałabyś w polskiej muzyce. Ale ja bym niczego nie likwidowała. Pamiętam, ja mogę nie zaliczyć. Dobrze, okej. Okay. To jeśli miałabym coś likwidować, a ja wolę dodawać niż usuwać. Super byłoby, gdyby stworzyć warunki dla muzyków takie, żeby mogli przeżyć z tego, co robią. Czyli kupujemy płyty, kupujemy merch i chodzimy na koncerty. To bym zmieniła. Ale czy to jest likwidacja? Nie, to jest przemiana. No dobrze, zaliczę, ale jako jeden. No nie. Ja nie chcę mówić, jakie zespoły bym zlikwidowała. Bo one już nie przystają po prostu do tego i są jakimś żartem. Ale no, każdy robi to, co umie najlepiej, prawda? Tak, żeby przeżyć i żeby móc sobie spokojnie kontestować naszą rzeczywistość, więc lepiej to niż przemoc, o tyle chciałam powiedzieć. No dobrze, przejdźmy do odpowiedzi na pytanie. Mamy 1-3. Jeszcze raz? Przejdźmy jeszcze do pytania, bo mamy tylko 1-3. Jeden tylko? Nie, no. Zaliczam to jako jeden. No dobrze. Spokojnie, mamy 10 minut, możemy przejść do kolejnego pytania i wrócić do tego. Zmieniłabym to, że... Zlikwidowałabym przekonanie Polaków o tym, że jak się... trzeba być muzykiem, żeby grać muzykę. Czyli, że trzeba by ukończyć szkołę, prawda? Tak. Trzeba ukończyć szkołę, że w ogóle jakby nie musisz być muzykiem, żeby grać muzykę. Możesz grać muzykę, możesz grać ją na swój sposób i super, to jest super, żeby się też z nią dzielić z innymi i żeby powstała jakaś taka kultura muzykowania wspólnego. Bo my jej zupełnie nie mamy i mamy poczucie wstydu, jak coś nam nie wychodzi, albo jak nie czujemy się muzykami. Ja też jakby, kim jest muzyk w ogóle? Gdzie mamy granice bycia muzykiem i nie bycia muzykiem? Nie ma takich rzeczy. Więc tak, to bym zmieniła. Grajmy i się tego nie wstydźmy. I tak. 12. Zmieniłabym naszą mentalność dotyczącą tego, że jak jesteśmy w Polsce, to trzeba po polsku. Bo jest to już też troszkę na granicy poprawności. I wytwarza wielką presję na muzykach i nie muzykach. Ale powiem ci, że to też jest
mamy dzisiaj takie tematy rzeki, że jakbyśmy poruszyli jakiś jeden temat tak potężnie i konkretnie, to byśmy rozmawiali chyba do jutra, bo to też jest temat rzeka co do języka polskiego w utworach w Polsce. Tak. Bo są różne przekonania. No dobrze, zaliczam to z takim przymrużeniem oka, ale jest. Teraz mam dla ciebie dwa pytania na wyobraźnię. Okej, zamykam oczy. Dobrze. Jesteś super bohaterką. Jaką moc związaną z muzyką chciałabyś posiadać? Czy wzięłaś kulę? Ja wiem. Chciałabym, żeby moje... O nie, coś się zepsuło. O Boże. No dobra, zepsułam, naprawię. Chciałabym, żeby moje palce podążały za tym, co mówi głowa. Bo ja wiem na przykład, jakbym chciała grać na basie i jaką bym chciała wydobyć artykulację, ale moje palce jeszcze nie nadążają za tym, co ja bym chciała. Muszą jeszcze troszkę potrenować. No i super odpowiedź. No i teraz kolejna na wyobraźnię. Wyobraź sobie, że muzyka jest człowiekiem. Jak by wyglądała? Wyglądałaby jak Aurora. Byłaby bardzo... byłaby królową na pewno. Czegoś. Albo panią czegoś. Władczynią. I byłaby taką postacią, która trzyma wszystko w swoich dłoniach. I się z tego wszystkiego wylewają jakieś takie różne gatunki, które się mieszają i nie ma żadnych granic w ogóle. To by było wspaniałe. No i pięknie. Powiem ci w sekrecie, że jesteś już na drugim miejscu wśród wszystkich artystów. Jak odpowiesz teraz na pytanie, awansujesz na pierwsze. Wow, no dawaj. Ale żeby nie było tak za kolorowo, powiem, że najmniejsza ilość odpowiedzianych pytań to jest było 3 na 5, więc trzeba było odpowiedzieć na 3, żeby być na podium. No dobra. Na koniec mam proste pytanie. Tekst czy muzyka, co jest dla ciebie ważniejsze i dlaczego? Muzyka. Tekst podąża za muzyką dla mnie, bo muzyka niesie ze sobą pewną emocję, a tekst dopowiada i ułatwia interpretację i dotarcie do sedna. A ja jeszcze w ogóle znalazłam coś, co chciałabym zmienić w polskiej mentalności, w polskiej muzyce. Już mi się przypomniało, najbardziej bym chciała to zmienić. Chciałabym, żeby Polacy oduczyli się konkursów. Bo my to tak strasznie kochamy, że żeby być na podium, albo żeby się gdzieś dostać, albo żeby... No właśnie, żeby ze sobą konkurować i rywalizować i to tak do końca. Nie mają tym umiaru, mam wrażenie, Polacy. I bardzo mnie smuci to, że nie ma wsparcia dla artystów, tylko został zorganizowany jakiś konkurs w ogóle przez rząd, żeby zdobyć fundusze na realizację swoich artystycznych pomysłów. A to nie powinien być konkurs, bo to się nam wszystkim bardzo należy. Każdemu należy się tyle samo. Na pewno zmieniłabym to, żeby super by było jak również oprócz konkursów. Żebyśmy nauczyli się poprawności. I jakiejś solidarności, bo wciąż mam poczucie, że nam bardzo tego brakuje. Widząc i komentując tylko jedno z wydarzeń ostatnich czasów, które się zdarzyło, gdzie artyści, którzy mają najwięcej budżetu, najwięcej pieniędzy na swoich kontach i na pewno są w stanie zapłacić za swoje czynsze i za swoje zakupy, składają aplikacje na 70 tysięcy złotych i później dostają, a inni muzycy nie mają za co zapłacić za czynsz. Więc jest mi bardzo przykro, że w ogóle komukolwiek przychodzi do głowy, żeby brać udział w takim pomyśle konkursu. Uważam, że to powinno być zbojkotowane i artyści powinni byli wyjść na ulicę, bo my, jakby to nie jest kwestia tego,
konkursu, czy włożymy coś do lodówki, czy jakby jest to dla mnie jakiś taki absurd nad absurdami i myślę, że tylko Polacy mogli się zgodzić na taką formułę wsparcia dla nas. Tak, bo wiesz, na dobrą sprawę trzeba mieć nazwisko, żeby chyba taką dotację otrzymać, bo no, czytałem listę zespołów artystów, którzy otrzymali takie dofinansowanie na swoje poczynania artystyczne, no i nie ma tam nikogo, kto by był nieznany na dobrą sprawę, a wydaje mi się, że nie powinno być czegoś takiego jak konkursy, z tego względu, że no, my jesteśmy od małego dziecka już uczeni brania udziału w konkursach, rysowania, rywalizacji między sobą. No i później to już zostaje nam w głowie, że my po prostu mamy chęć tej rywalizacji. Ja bym to też zlikwidował, no a zlikwidowałbym to przede wszystkim w szkołach, tą rywalizację. Przede wszystkim to trzeba oddolnie jakoś zacząć działać w tym kierunku, żebyśmy nie czuli tej presji, bo mamy nad sobą taką presję, wytwarzamy sami sobie i jak widzę te wszystkie szesnastki, które wychodzą jedna po drugiej, to uważam, że one powinny być zupełnie o czym innym. Tak, ja mam tak samo, że większość po prostu jakoś tematycznie sobie poszła gdzieś obok, zaśpiewały sobie, zarapowały te gwiazdy, artyści więksi bądź mniejsi o ich sprawach, zamiast się skupić na głównym problemie, czyli i głównym celu, czyli o tej zbiórce pieniędzy dla medyków, bo wątpię, czy wszyscy artyści, którzy tam wystąpili w tym Hot 16 Challenge, jakiś datek po prostu na to przekazali. Dokładnie. No, jakby to jest, uważam, że ta formuła nie ma już racji bytu i że to się nie sprawdza. Jak ja bym miała zrobić swoją szesnastkę, to bym zrobiła szesnastkę, która opowiada o tym i prosi tych artystów, którzy dostali te grube pieniądze, o to, żeby wykazali swoje dochody z ostatniego roku i zobaczymy, czy i cokolwiek więcej im się należy, bo to nie są stypendia jakby dla najbogatszych. Jestem załamana tą sytuacją. Bardzo mnie to boli, bardzo wszystko szczerze współczuję i sama jestem w takiej sytuacji, w której jestem niezależna. Nie podlegam nikomu i nikt nie interesuje się moją postacią. Ale powiem ci, że jak ja słyszę głosy tych artystów albo artystki, która jest znana z przeboju Małgośka, nie będę wymieniał imienia i nazwiska, żeby promocji nie robić, która mówi, że ona ma pieniądze odłożone, ale kiedyś to się skończy, to mi się już nóż w kieszeni otwiera, bo no sorry, wielkie to już jest moim zdaniem troszeczkę przesada. No, mam takie poczucie, że jak się dochodzi do pewnego pułapu bycia znanym artystą, znaną osobą i zaczyna się zarabiać na tym pieniądze, to apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja uważam, że to było przepiękne, żeby ci artyści, którzy dostali dotacje, zrobili 16 challenge, pytając, kto z was potrzebuje zrobić opłaty. Chociaż słyszałam, że za granicą niektóre gwiazdy wysyłały swoim fanom takie większe nazwiska jak Taylor Swift swoim fanom pieniądze. Tak, no ja też jestem trochę na wygnaniu i mam poczucie, że patrzę trochę z większym dystansem i nie chcę powiedzieć pewnie mniej emocjonalnie, ale wciąż bardzo emocjonalnie, bo słucham tych wszystkich historii, które dotyczą moich znajomych, które dotyczą czasopism o muzyce, które dotyczą nas wszystkich. Tych takich żuczków, które krok po kroku próbują po prostu być szczęśliwymi osobami, robiąc to, co kochają. I niestety przez to, co zrobił cały ten konkurs, który nam urządziło państwo, na który my się zgodziliśmy, pogłębiło tą dziurę pomiędzy celebrytami posiadającymi miliony, a nami, którzy... Muszę ci przerwać, zostało nam 12 sekund. Chciałabym ci bardzo serdecznie podziękować za tą godzinkę. Minęło bardzo szybko. Trzymaj się i dużo zdrówka. No, to ja ci bardzo dziękuję. Ściski wielkie, śle. No. Pa!